zwycięstwo bardzo okazałe, ale trzeba mieć świadomość, że grały dwie drużyny, które grają tyli do inne cele, więc myślę, że ja mogę być zadowolony z tego, że nie lekceważyliśmy przeciwnika i graliśmy przez cały czas swoją koszykówkę. No, wystarczy spojrzeć na punkty z ławki 16 do 53 dla mojego zespołu. To świadczy o tym, że jesteśmy zdecydowanie bardziej zbilansowanym zespołem i możemy grać na pewnej 10-osobowej rotacji i bez szkody dla tempa rozwijania akcji i bez szkody dla wyniku. Znaczy, jesteśmy zadowoleni, że trzecie kolejne spotkanie, które gramy w swoim stylu, agresywnie staramy się grać, agresywnie w obronie i wszechstronnie w ataku, co nam się nie uda. Cieszę się również, że wszystkie to wyniki wygrały i też ostatnio na parkiecie. Też jak patrzę, nie układałam się tak, nie wyszło tak agresywnie jak zazwyczaj, no ale już ta druga, trzecia, czwarta już należała do nas. Dziękuję drużynie przeciwnej za walkę. My coś tutaj nie możemy mówić o różnych rzeczach, wiadomo, że jest różnica klasy. Duże, aczkolwiek tak jak mówimy, mamy, nie, chyba musimy grać na wyjazdach meczy, no bo poznaję ten zespół na miejscu i tak jak mówiłem, nie ma problemów z wynikiem, znaczy problemów, no, z wysokością wyniku, chodzi mi przede wszystkim o walkę, o proste rzeczy, które gdzieś tam były na początku widać, gdzieś jeszcze w drugiej parcie, a później po prostu, no, spadali się bez walki. Nie mogę tego zrozumieć, tak jak mówię, patrząc na ten nawet mecz w Sosnowcu, podnieśliśmy się, graliśmy do końca. Nie mogę zrozumieć tego, co się dzieje u nas na naszych hale. To jest największy. Ja rozumiem, tak jak mówię, rozumiem dokładnie różnicę zespołu, rozumiem umiejętności. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, są momenty, gdzie jeszcze jest serce i jeszcze jest warto. Po co? Nie mogę pojąć, dlaczego my tutaj gramy nie tak agresywnie, jak gramy na przykład. Zobaczymy następny mecz na innej hali. Mamy teraz następne, znaczy no tak jak mówił już raz w pracy do Bydgoszczy, wybił zresztą wybiera trzeci mecz bardzo wysoko. Teraz my idziemy do Wisły, zobaczymy tam jak będzie. Wiadomo, że nie jesteśmy faworytem na wyjeździe, ale musimy usiąść i o pewnych rzeczach porozmawiać. Czy rozmawiamy cały czas, tylko musimy być bez sensu dalsze, bo niektóre rzeczy się udają w jednym miejscu, a nie udają się w drugim. Jeszcze raz gratulacje za dobrą mecz. Chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej przede wszystkim. Wiadomo, że gramy o inne cele, ale powinniśmy podjąć walkę na boisku. Niestety udało nam się to tylko w pierwszej kwarcie. W kolejnych schowałyśmy się. Nie wiem dlaczego nie dochodziłyśmy do piłki, nie grałyśmy agresywnie. Przeciwnik nas zdominował, powiększał swoją przewagę coraz bardziej. Tak jak mówię, no, pewnie będziemy analizować wideo i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski, ponieważ tydzień w sobotę w meczu z Sosnowcem nasza gra wyglądała zupełnie inaczej. Nie wiem dlaczego nie umiemy tak zagrać u siebie. Chciałabym przeprosić kibiców za ten mecz i mam nadzieję, że kolejne mecze będą.